że matka natura nie była geniuszem, tworząc coś tak pięknego. Tak piękne rzeczy otaczają nas na tej planecie. Bracie Henryku, ja bywałem w Paragwaju, widziałem wiele cudownych roślin, ale to, co tu mnie spotyka na Kaszubach, jest przepiękne. Tak, tak, widząc piękno otaczającej nas natury, która ogala naszą planetę, naprawdę, naprawdę cieszę się, cieszę się, cieszę się, że żyję tutaj wśród owieczek, które mogę nawracać! Ja też chciałbym się pocieszać, pocieszać, poczesać! A więc pocieszmy, pocieszmy, pocieszmy się na pomoście! O, proszę, bracie, przodem. Salam alaikum! Alaikum salam! Jak się cieszę, o jak się cieszę, że jestem tutaj na tym pomoście z tobą, bracie. A jeśli chodzi o kobiety, jak się zapatrujesz na te sprawy? Nie mogę się wypowiadać na ten temat, bo już jak wiadomo, my, księża, żyć musimy w czystości. Nie chodzi mi o higienę, ile razy brat się myje. Gdy płynie strumyk wolna, to krotka rośnie polna, olewam sobie szczupaka. Nie chodzi mi tu o czystość mydła, ciała, mycie się pod pachami, pod piersiami na twarzy. Chodzi mi o czystość duchową, o zachowanie... Bracie, białej, ależ ja cię dobrze rozumiem. Białej. Czy sądzisz, że byłbym w stanie zgrzeszyć z niewiastą? Ja nigdy w życiu... Ja z niewiastą gardzę kobietami. Moc jest z tobą, bracie. A o tolerancji co byś mi powiedział? Czy jesteś czarny? Czy jesteś biały? Czy jesteś duży? Czy jesteś mały? Bóg cię stworzył, więc jesteś doskonały w swej formie. I należy szanować i dużego, i małego, i czarnego, i żółtego, i białego. Przepraszam, czarnego i głupiego, też. I młodego. Przepraszam, czarnego też, bracie. I czarnego, choć oni ponoć dzicy. Choć dzicy strasznie biegają z dzidami, choć biją zwierzę, choć swymi mózgami nie bardzo rozumieć potrafią świat. Popatrz! Co to jest? Dziecko? Czarne? Płynie rzeką? Czarny bachor płynie polską, chrześcijańską rzeką? To Bejkart w naszych wodach? To niemożliwe! Podmiot szatański? To nie do pomyślenia!
końcu gada. I jak ci się podoba? Wiesz, co może z niego wyrosnąć? Jakiś Michael Jordan? A nuż Shaquille O'Neal, bo widzę, nie zmienia warunki? Może jako sportowiec spełni się w życiu. Lecz wiary w nim nie widzę. Spalmy tą czarną... Nie pozwolę na to. Miałem 12 rodzeństwa. Wszyscy byli mocno opaleni. Fakt, może nie tak mocno, ale naprawdę on będzie kimś. Zrobię mu sztuczne oddychanie, może przywrócę go do życia.